Witam wszystkich, z tej strony Wojciec i zapraszam na kolejną porcję przygód w grze Metro Exodus. Kto oglądał poprzedni odcinek, ma świadomość, że będziemy teraz kontynuować misję, którą standardowo jak co odcinek rozpocząłem w poprzednim odcinku. Incepcja. Idziemy teraz w kierunku Anny, która znajduje się tutaj na górze tego dźwigu. Ja troszeczkę podziwiam sobie teraz tutaj krajobraz. Póki co nie widać wielu wrogów, ale gwarantuję wam, że gdybym zszedł na dół, zaraz by się tu zmaterializowali. Ale nie o tym, idziemy zrobić misję. Będzie dużo strzelania, tak mi się wydaje. Musimy przejąć jakiś konwój. Nie powiem wam dokładnie jaki. Musimy coś przejąć, to jest najistotniejsza dla was informacja. Nie będziemy się tam bardziej rozkliwiać nad szczegółami. To jest nasza żona Anna. I was worried sick while you were running around in that terminal. Okej, martwiła się o nas. Ale patrzy na nas zalotnie, ale Anna nic tego nie będzie, jest za zimno i śnieg leży. Sorry, I'm talking so much, but I missed you. Okej, back to business. Dobra, back to business. I guess I spent too much time in that. Anna kaszle, mocno kaszle. Ja już wiem czemu, ona się nadycha tych grzybów wtedy. So they have more guards than we anticipated. To niedobrze, dużo strażników. Musimy kapitana pojmać. Co tu jest za pomieszczenie? Dlaczego ja tu szedłem? 15 strażników? Jezus, kobito. Jest to jakaś multizorganizowana akcja. Ci chyba wszyscy z zielonymi tymi laserowymi celownikami to są moje ziomy. Do nich nie mogę strzelać. Gdzie mam się w ogóle dostać? Dobra, idę chyba na dół. Chyba niepotrzebnie wyszedłem. Powinienem raczej wyjść tymi drzwiami. Okej, zapalić latarkę to chyba niekoniecznie. Dobra, chłopaki sobie tutaj pogaduszki. Dobra, a my będziemy zmierzać w kierunku... Dlaczego mi się kurwa zaczęło tutaj polić na czerwono? Ten skok przypłaciłem odrobiną utraty zdrowia. Nie lubię tracić zdrowia, tym bardziej, że... Tutaj to zdrowie traci się wyjątkowo szybko. Nie wiem, czy zejście tutaj to jest dobry pomysł. Ja... zszedłem. Czekajcie, zapaliłem sobie. Może to będzie jakaś droga na skróty? Nie, to nie będzie droga na skróty. Ja wypierdzielam stąd, bo już się... Artyom mi się dusi. Powinienem założyć maskę. Dobra, wyciągnąłem Artyoma z tej nory. Zgaszę latarkę. Ja sobie oczywiście tutaj jeszcze obmacam... O, jest coś. Obmacam sobie tutaj pomieszczenie. Tu leży jakiś ziom. Czy on coś posiada? Tak, posiada. Można tu z niego wydubać poszczególne elementy później do upgrade'owania broni. To jest chyba nasz. Chyba tak. Tak mi się wydaje. Ten na pewno nie jest od nas. Ale no nie jest to chłop zbytnio spostrzegawczy. Spróbujemy go zabić na cicho. Wiem, że mamy 15 strażników. Tutaj kilku siedzi. Jest opcja porwania kapitana, co spowoduje, że oni się wszyscy poddadzą. Ale czy ta opcja mnie w ogóle interesuje? No szczerze powiedziawszy, to nie za bardzo. Dobra. Chłop zabity. Ja już podejrzewam, że tak ostatecznie bym powiedział. To nie jest ran na powierzchni. Tutaj też stoją. Zaczekaj, aż odejdą. To nie jest w moim stylu. Czekania, aż odejdą. Spróbuję się tu jakoś przedostać. Wypadałoby się zapoznać tutaj z mapą, żeby faktycznie to sobie taktycznie fajnie rozegrać. No ale nie mamy żadnego drona niestety, który by nam tu rzucił jakiś ogląd sytuacji. Nie możemy zaznaczać też przeciwników. Kuźwa, chyba że możemy. Wyjdę na mega barana, jeżeli się okaże, że można oznaczać przeciwników. Tamten ten sobie usiadł fajnie. Czy oni mnie zauważą? Ja spróbuję go sobie też na... Nie podnoś się, nie kurwa, teraz! Dobra, zdążyłem. Dobra. Czyli ten też jakby został zamordowany w stylu ninja.
skasimy. Dobra. Nie wiem, czy brak oświetlenia. Tam jest trzech. Zabiłem dwóch. Czyli zostało mi 10. Tu jest jeden. No, ale nie mam tłumika, kuźwa. Przydałby się tłumik. O, oni zaczynają iść. A dlaczego teraz, kuźwa, akurat? Ajajajajajajaj. Dobra, mam nadzieję, że tutaj nie przyjdą w moim kierunku. Może, że nie zauważą zabitego kolegi. Wiem, mam pestek. Nie, no panowie, kuźwa, bo mi zblokowaliście teraz trasę. Co on teraz, kuźwa, będzie drzewo rąbał? Dobra, nie będę przedłużał. Lecę na YOLO. Robimy tutaj akcję a la Rambo. Bez zbędnego przedłużania. Patrzcie, nie widzi mnie, no. A mówiłem, że przeciwnicy tutaj są niezwykle spostrzegawczy i że trzeba być ostrożny. O, tego nie zauważyłem. No to już dobra, już moja pozycja się wydała. Tamten zginął, czy kuźwa się przewrócił? O, apteczka. Dobra, muszę się bardziej tutaj ukryć. Bo teraz już nie wiem, skąd strzela. Oczywiście próbuję zebrać tutaj z przeciwników to, co z nich wypadło, bo to są cenne na pewno jakieś rzeczy. Ale przy okazji... O, tam są. Tam, dobra. Mam na... Chłopaki nie będą tak wymagający jak bandyci. No nie, ja nie chciałem, kurwa, zmieniać broni. Tamten leży. Ale może będzie czas na... Kuźwa, strzelam wszędzie dookoła, tylko nie tam, gdzie powinienem. Ten nie żyje. Dobra, jest, ubity. Przestałem ich liczyć, niestety pogubiłem się. Dobra, wchodzę na pokład tego czegoś. Gdzie wy są? Dostał. Dzień gnoju. Ej, nie! Chłopie! To żeś teraz wykonał gruby manewr. No kurwa, tyle w niego musiałem wpakować. Kurwa, co za marnotrawstwo. Czekajcie, rozbierzemy na części. Dostał. Niestety skończyła mi się ammo. A nie, nie skończyło. Pull back. Czekajcie, muszę zebrać. Nie chcę pistoletu. Widzicie, próbuję zebrać od niego jakieś materiały, ewentualnie to, co tam, jakieś części i... Ej, poddaję ją się. Czy ja powinienem go odstrzelić? Jeb, pysk, za te rany. O, i znowu kuźwa, wziąłem pistolet. Ten nie żyje chyba. I w ten sposób pozbyłem się dobrego pistoletu, nie wiem, komu go zostawiłem. No, znowu kuźwa, no znowu ta sama sytuacja. Dobra, teraz mamy czas na eksplorację tutaj terenu, który żeśmy teraz podbili. Ja sobie muszę tu pochodzić, no niestety. Pasmatrić, co tu jest do wzięcia? Liczę na jakieś fajne skarby. Przydałyby się. Bo oczywiście podejrzewam, wraz z upływem czasu spędzony w grze będą... No i widzieć, i znowu to kurwa samo, no. Za długo ten kwadrat trzymam. Dobra, myślałem, bo się przestraszyłem, że straci za dużo zdrowia przy tym skoku. Nie wiadomo, jak go tu wyczuć. Oj, bo tutaj coś miał. Dobra, jest. Są nawet świnki. No, nie jest to najwyższa jakość grafiki. Świnka jest trochę kanciata. Dobra, muszę jeszcze tu. Dobra, na razie muszę obejrzeć wszystko. Chłopaki wszystko tu mają. Czekajcie, zlew. No nie dbają tu specjalnie o higienę. O, tego bym przeoczył.
Dobra, to już wezmę sobie to. Dobra, teraz zejdziemy tutaj na tą stronę. Chcesz coś powiedzieć do mnie? To jest Kriest, o ile sobie dobrze przypominam. Gdzie ja teraz powinienem się udać? No, chyba w drugą stronę. Chyba jednak tam. Ej, z tego nic nie zebrałem, ale jak się do niego dostać? A, tędy. Czyli... stosunkowo... No i znowu to samo. No kurde, no! Trzeba być naprawdę ostrożnym. Bo można się fajnej pukawki przez nieuwagę pozbyć. A czasami faktycznie to człowiek się naupgrade'uje, a później się nagle okazuje, że z jakimś podstawowym karabinem i się zaczyna drapać po głowie. Jak to się stanęło, proszę pana? Dobra, gdzie my mamy... Aha, tam! Dlaczego ja tam nie poszedłem? To jest właśnie pytanie, ale... Czekajcie, tu jeszcze sobie zbiorę przy okazji. No i znowu, kurwa, no nie! A z tego zebrałem? Z tego zebrałem. Dobra, idziemy tam, bo tam podejrzewałem, gdzie dalszy rozwój sytuacji, niepotrzebnie wyszedłem stąd. To wszystko zwiedziłem. Jest. Przechodzimy teraz na kolejny teren. Tu też mnie nie było. No, ja już nie będę się kurwa powtarzał. Ja już nie będę się powtarzał. Nie można przytrzymywać kwadratu, tylko trzeba kliknąć i do widzenia. Ops. Ops. I bierzemy od niego plecaczek. Dobra, wymaga to odrobiny wprawy. Niewielkiej, ale jednak wprawy wymaga. Czekajcie, tu mnie kierowało. O ja pierdziele, jakie to jest rozbudowane, kuźwa, proszę państwa, nawet bym powiedział, małe wodne miasteczko. Na jakichś kuźwa barkach. No muszę wejść, no nie mogę się powstrzymać. Podejrzewam, nic ciekawego tam nie znajdę, ale... Niestety ciekawość jest silniejsza ode mnie. Czyli co znalazłem, kuźwa? Koksownik jakiś pieprzony. Nie! No dobra, nie zabiłem się. Albo przynajmniej nie straciłem życia, to jest istotne. Tu już chyba przede mną chłopaki byli i wszystko rozkradli. I tu jeszcze jakiś jeden ziom martwy. No nieboraku, co ci się stanęło? Dobra, później sobie będziemy upgrade'ować pistola. Bo wydaje mi się, że tego amunicją trochę tutaj znaleźliśmy. Amunicją upgrade'ów. Kurwa, drzwi z jednej strony. No co za głupota, no. Dobra, wchodzimy. Będzie tu nasza Anna. A, to pan kapitan. No jak ja go miałem pojmać, kuźwa, no. A wy tam nic nie mata, panie kapitanie, już. Jak ja miałem go pojmać, jak on kuźwa w ostatniej barce siedział? Mogę go zastrzelić? Ale nie będę nawet próbował, bo być może mogę. Great job, Artyom. Thanks, bro. No też żałuję, że nie zrobiliśmy tego. Ja, of course, naturally, ziawol. Będziemy płynąć statkiem bez widoku, co się dzieje na zewnątrz? Na ślepaka będziemy płynąć? To jest dla mnie... A, no właśnie, bo się przed chwilą przestraszyłem, że nam się tutaj coś nie wczytało. Czy ja mam podnieść kotwicę? Czy tu kotwica się z automatu podnosi? Kurwa, czy on jakieś zadanie wydał? Ej, tu były drzwi! A ja ich nie zauważyłem. Nie mogę wysiąść. Czy mogę popodziwiać tutaj widok? Płyniemy! Yeah. Skończyliśmy coś. Mission complete. Zakończona sukcesem. Przerywnik filmowy na silniku gry. Do celu się zbliżamy. Gdzie? Gdzie? Tam? To jest słońce. A, tu. Nie wiem. A kto do mnie mówi? Ty do mnie mówisz? A, dobra. Czyli strzelanki ciąg dalszy. Czyli będziemy teraz się strzelać non stop. Czyli dobrze, będzie akcja. Próbuję się zorientować w sytuacji. Fanatyk! Fanatyków jeszcze nie zabijałem.
Fanatycy. A nie, zabijałem fanatyków. A to są kuźwa mega cipki, także. So Artyom, shall we move? Whoever gets there first wins. Dawaj, kniaź, idziemy. Maraton zabijania teraz będzie. Tylko ty mi daj pestki jakieś, bo ja nie wiem z czego będę strzelał. Wchodzę po linię. Tu będzie kuźwa grubo, naprawdę będzie grubo pewno. Paladyn, kto przyszedł? Czekaj tam. Wszystkich zabijamy, wszystkich. Kurwa, kto wejdzie, to będzie ubity. Czekajcie. Ale tu do zwiedzania miejsc, no ja pierdzielę. Tu jest jakiś ziomek. Sam? No niestety, spanie, proszę pana. To jest słaby pomysł. W postapokaliptycznym świecie. Nie można spać. Trochę cimno. Dlatego nie gaszę światła. Ej, jest przycisk. Czy ja tym przyciskiem powinienem iść? No ale ominie mi wiele ciekawych rzeczy. Między innymi kontakt z tymi... Dobra, ginąć, kuźwa, nie będę się tu skradał. Na wariota! Spróbuję po raz pierwszy w tej grze. O ty kuźwa, gdzie mnie widzisz? Nie widzisz mnie. No i znowu kuźwa, zmieniłem broń. Dobra, już nie mówię tego za każdym razem. Dobra, ubity. Ubity. Co mu kuźwa we mnie rzucili? Nie! Odpalili mnie! Odstępne fanatyki. God damn it, no. Dałem się zaskoczyć jak dzieciak. Dobra. Kim w dupę. Tak mnie kuźwa. Dobra, spróbujemy znowu w ten sam sposób. Oni nie są jakoś ciężcy do ubicia, ale widzicie. Pierwszy raz spłonąłem. Czyli to, chłopa robimy znowu tak samo. Kwestii nie będziemy już powtarzać. On miał jakiś pistolet, jest, tu bierzemy. Tu spróbujemy teraz tym przyciskiem. Gdzie ten przycisk był? Spróbujemy iść zajść tutaj z boczku. Jest tutaj. Jeb, koniec, śmierć. Ale żeś się wygiął, chłopie. Żeś tu kuźwa odwalił akrobatyczną figurę. To jakieś fanatyki się rozmawiają. Mam nadzieję, że... No tak, idę sobie troszkę... Znaczy, powinienem się sugerować kompasem, którym oczywiście się sugeruje. Kurde, idę jak po omacku i to jest troszkę mnie stresuje. Bo nigdy nie wiadomo, gdzie te gnoje wyskoczą. Jest jeden, kolejny, który będzie ubity na cicho. Słyszałem, że właśnie zabijanie ich tu nożem ma wpływ na późniejsze zakończenie tej całej gry. Ale ja mam to gdzieś. O, tu się Matrix zawiesił znowu. Nie wiem, co to jest, co to miało być. Ale to jest kolejny dowód na to, że Matrix istnieje. Exist. Dobra, słyszę znowu jakieś głosy. A, kolejny. Z kim ty rozmawiasz? A, tam następny. Logika sugeruje, że... Co im się tam pali, kuźwa, na tych czopkach? No coś specyficzne bym powiedział, te latarki. Kurwa, nie wiem, co oni tam mają.
jakieś miotacze płomieni. Ej, może oni mają miotacze płomieni na łbach. O kurwa, ta akcja jakby przejdzie, to będzie mega, mega pocisk. Przeszła, no udało się. Kto nam tu jeszcze został? Tego bym chętnie ubił. Oraz tego dżentelmena. Czekajcie, może się... Przecież ty nie żyjesz. Dobra. Część misji udało mi się zakończyć, no, w taki, powiedziałbym, cichy sposób. Część nie. Nie wiem, ile zostało tu jeszcze przeciwników. Ja nie wiem, czy tamci, których ominąłem, tutaj będą zaraz zrobić tak zwaną słynną cof... Ja kuźwa nie będzie, ja mam iść! Czekajcie. Dobra, idę dobrze. Kompas. Cały czas muszę pamiętać, że kompas posiadam. Rebel yourself. Tu jest jakiś rodzaj prymitywnej windy. Czyli będziemy wjeżdżać na wyższy level. No mogłem ominąć, ale mi się nie chciało. Spadaj, typie. Czyli w zasadzie... Wow, chłopaki. Nie wiem, czy ja dobrze, że ich wszystkich tu podpaliłem. O, ktoś teraz do mnie strzela, ja nie wiem skąd. Już wiem. Kurde, balans. Gin! Gdzie, skąd? Co jest z tobą, typie? Z czego oni do mnie walą? Kurwa, w końcu dostał w pysk. Aaaa, niedobrze, co się wychylę, to jest kuźwa. Gdzie ty jesteś? Nie chcę ginąć, nie. Jeszcze mam jakąś apteczkę, nie mam apteczki! I dead. Kurwa, celni są, no. Jak już przejdą ten stan takiego alertu, to już kuźwa celują jak sokole oka. No niestety, dead number two. Ale na własne życzenia. Dokonałem masowego zabójstwa. Silanitus. Spróbuję teraz nieco inaczej. To są chyba jakieś niewinne owieczki. Dobra, tego. Dobra. Robimy w ten deseń. Spróbujemy mu... Jest przejście. Tam jest ziom. Tam jest kolejny. Nie widzi. Nie widzi. Otwieraj to, kurwa, mać. Co jest? No nie strzelę do tej kłódki. No kusi mnie znowu. Dobra. Strzeliłem, bałem się, że będzie słychać. Ta drabina nie wiem dokąd prowadzi. Oj, to chyba jest latarka. Nie, nie ma latarki. Myślałem, że ktoś stoi. Słuchajcie. Ej, nie tak, kurde. Kurde, z tego powinienem walić, bo to ciche jest, ja pierdzielę. Przydzbaniłem na ten, do kwadratu. Even
duża ta miejscówka, rozległa bym powiedział nawet. Oj. Ile tu tych chłopaków? Tu tyż na górze? Kurwa, to ja bym tego w życiu nie przeszedł. Mam nadzieję, że go dogonię. Dobra. A tamtego? Ej, gin! O. No nie chciał zginąć. Kurde, mógłbym mi tu wszystkich teraz powybijać, ale ich jest za dużo. Dobra, nie będę ryzykował. Skoro udało mi się tak daleko zajść, wykorzystam tą sytuację. Zamknięte. Ale on mógłby zamknąć tą miodaczkę. Ja wiem, że wy go nie słyszycie, ale ja go słyszę. Dobra. Co tam się... O, mamy cię, gnoju! Look, old man, we're just passing through. Let us through peacefully, our guys won't shoot, or this place is going bye-bye. And Katya, you don't have to worry about her anymore, understood? For this evening, Katya, you must pray to the Lord for forgiveness. But for murdering my children, the children of God, you will otwieramy, dawaj. Otrzejść tego dziada, bo że to mordę zaraz to wszystkich zaraz. Zalarmuje, wszystko to przyjdzie. No, mówiłem! Kurwa. Gniaź dostał. Mam uciekać, ale... Którędy? Poproszę o podpowiedź. Gniaź, daj naboje, bo już nie będą potrzebne. A, jump! Dauriore, dobra, przejechaliśmy. Odpękany sukces. Nie było łatwo, ale nie było też strasznie trudno. Ci fanatycy są troszeczkę bardziej przygłupawi. Teraz możemy w końcu cieszyć się. Opuściliśmy most, zdobyliśmy trofeum. Wy tego nie widzicie, ja tu widzę. Opuść most. Wiosna! Zakończyliśmy stary pierwszy rozdział. Moskwę. Nie, Wołgę. A, kniaź nam przydedził. No dużo ma do powiedzenia nasz pan lektor, bardzo dużo. Oj, widzę, to się zaczyna przesuwać. Dobra, panie lektorze, dziękujemy bardzo za wprowadzenie, przypomnienie nam pewnych faktów. Wjeżdżamy w nowe miejscówki. Artyom. Nasza żłona. Is he up yet? Alosha, ty kto? Artyom, the colonel wants you on the bridge. See you later. Come on, wake up. To mnie troszkę martwi. Widzicie, ma katkę na ścianie, ładne urządzone wnętrze. Mogę sobie tutaj nawet usiąść, jest taka opcja. Tu są chyba moje pistole. Słuchajcie, nie będę szedł do pułkownika, bo wydaje mi się, że będzie się to wiązało z jakąś dłuższą... O Jezus, nie wszystkie razem! Shut the fuck up! Dobra, kończę odcinek. Zapraszam was już niedługo na kolejny. Wkroczymy na nowe terytoria, mam nadzieję. Będą fajne nowe miejsca do zwiedzenia. Ale zobaczcie, nawet widok za oknem jest... No, może nie ma jakiegoś drobiazgowego, ale fajnie to wygląda.
Także z mojej strony dzisiaj to wszystko. Zapraszam niebawem na kolejny odcinek. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, nara, cześć.